Kryptomasters przedstawiają... A wracając do Liska, ponieważ mi się tak tutaj ten nasz Lisk przyplątał do mnie. To jest fajne w ogóle, bo to jest temat, wiecie, że ja o tego Liska najbardziej walczyłem w BitBayu. Mówiłem, że coś z tego musi być, mi się ten projekt tak po prostu podobał. I popatrzcie, zostaliśmy, w sumie największym rynkiem Liska jesteśmy, jako Polacy. Bo tak wiele jest, i Bittrex ma, i Polinex, ale tak naprawdę jak Lisk szedł pod 120 zł, no to BitBay miał no tam w granicach około 56%. Byliśmy numer jeden giełdą, później był Polinex, później był Bittrex. No i właśnie, no i widzisz, w takich sytuacjach byliśmy największą giełdą na świecie. Więc i to właśnie o to chodzi. Co coin to też inny obyczaj. Więc w Genii na przykład też byliśmy, chyba dalej nawet tam jesteśmy, no w Lisku jesteśmy też w czołówce. Więc dużo w kryptowalutach zależy od tego, która jest pozycja, gdzie ludzie więcej weszli. Więc tak jak mówiliśmy po poprzednim, że jesteśmy szóstą, to powinniśmy powiedzieć pierwszą w Lisku. I tutaj nikt nie powinien do nas tak naprawdę powiedzieć, że tak nie jest. Jeżeli giełda ma dużo coinów, no to wiadomo, że będzie po prostu dużo, dużo większa, tak? Ale tak jak wspominałem wcześniej, nad tym trzeba naprawdę trochę myśleć. My jesteśmy bardzo ostrożni do nowych coinów i myślę, że nasza ostrożność będzie taka, choćby nawet ze względu na to, że jest ten fiat. Jeżeli kiedyś, nie wiem, BitBay od początku byłby pomysł na to, żeby to była giełda krypto, to na pewno wydaje mi się, że bez żadnego problemu dzisiaj stalibyśmy spokojnie obok Binance'a, jak nie więksi. Ale nie był ten schemat myślenia po prostu. Ja zawsze miałem ten schemat myślenia legalności, transparentności i dlatego poszliśmy po prostu w fiat. Czy to była dobra, czy zła decyzja? No ciężko ocenić, no i tak zarabiamy, tak? Więc no nie tyle co Binance, no to pewnie, żebym tutaj chciał zarabiać. Chociaż nie, bez sensu. Źle nie zarabiamy, więc nie ma co mówić, że, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja uważam, że jest ok, a na pewno dokładamy i będziemy dokładać jeszcze mocniej i jeszcze więcej sił do tego, żeby jeszcze powiększać te wolumeny.